Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Jako że mamy już luty, przyszedł czas na podsumowanie kosmetyczne minionego miesiąca, czyli stycznia. Także dzisiaj poopowiadam Wam trochę o ulubieńcach stycznia. Także żeby nie przedłużać, już od razu przejdziemy do właśnie tych ulubieńców. Zacznę od podkładu. Mam tutaj właśnie jeden podkład, który bardzo spodobał mi się w styczniu. Na początku grudnia już go bardziej tak testowałam, zapoznawałam się z nim, można tak powiedzieć. I później już w styczniu bardzo go polubiłam. Jest to bardzo fajny podkład, kryjący, zastygający na buzi i dlatego też jest długotrwały. Jego minus jest taki, że właśnie bardzo szybko na twarzy zastyga i trzeba nim pracować tak jakby partiami, bo tak jak ja zawsze nakładam podkład, czyli na całą buzię robię kropeczki, to wtedy on mi się tak nie sprawdza dobrze, bo właśnie tutaj tę część na przykład zdąży zastygnąć, kiedy rozprowadzam podkład na przykład na tej stronie, to ta już zdąży mi zastygnąć i trudno jest później rozetrzeć ten podkład, dlatego trzeba nim szybko pracować, partiami go nakładać i wtedy jest naprawdę fajny. Ja mam go w odcieniu 010 Light Beige, czyli ten najjaśniejszy, z tym, że ten odcień jest dla mnie odrobinę za ciemny, bo on też lekko, tak delikatnie ciemnieje na mojej buzi, więc rozjaśniam go moim drugim ulubieńcem. Jest to Kobo White Brightener Mix with Foundation i właśnie ten podkład rozjaśniam tym rozjaśniaczem z Kobo, który też nie kosztuje wiele, bo 20 zł w drogerii Natura i to jest wtedy mój idealny duet, ale raczej na takie bardziej wieczorowe wyjścia, bardziej specjalne, nie na co dzień, bo no trochę może przeciążyć jednak skórę ten podkład. On ma lejącą konsystencję, jest lekki, wodnisty, ale właśnie przez te właściwości takie trochę zastygające, to jednak trochę przeciąży skórę, jeżeli się go będzie nakładać codziennie. No i zakrywa moje wszelkie niedoskonałości, także ten podkład i ten rozjaśniacz to moi ulubieńcy. Ten rozjaśniacz nie zauważyłam, żeby zmieniał konsystencję podkładu. On właśnie fajnie tylko rozjaśnia, pół tonu o ton, także bardzo fajny kosmetyk. Dalej do makijażu. W sumie dzisiaj ci ulubieńcy będą tylko makijażowi, nie mam nic do pielęgnacji. I tutaj mam konturówkę do brwi w żelu AMC z Inglota i to jest numer 12. Tę konturówkę w sumie nie wiem dlaczego dopiero Wam teraz pokazuję w ulubieńcach. Może już była, nie pamiętam. A jeżeli dopiero teraz, no to dziwię się, dlaczego dopiero w ulubieńcach stycznia Wam go pokazuję. Bo używam go na zmianę z kredkami do brwi, ale tylko wtedy, kiedy mam więcej czasu, żeby popracować trochę nad moimi brwiami, bo na co dzień wolę jednak kredki. A z taką pomadą jednak trzeba trochę dłużej popracować, żeby ładnie wyrysować sobie brwi, kształt i tak dalej. Ale to jest bardzo fajna pomada do brwi. Jest wodoodporna, także nic się nie dzieje z brwiami po nałożeniu właśnie tej pomady. Ale można uzyskać tą pomadą i taki efekt bardzo instagramowy, ale też właśnie taki bardziej naturalny, tylko lekko podkreślić brwi. Ja do tego używam skośnie ściętego pędzelka, no i fajnie mi się sprawdza ta pomada. Odcień jest taki chłodny, bardzo jasny, to jest chyba najjaśniejszy w ogóle odcień z całej gamy i bardzo lubię tą pomadę do brwi. Kolejnym moim ulubieńcem jest rozświetlacz Glam Pop w odcieniu Celebrytka. Ja go sobie włożyłam do kasetki okrągłej z Inglota i to jest właśnie ten odcień Celebrytka. Na swatchach w internecie i w ogóle na zdjęciach, ja myślałam, że on będzie bardzo taki chłodny, padający w odcienie srebrne, ale wcale to nie jest taki odcień. Bardzo ładny, delikatnie szampański. Nie jest to złoty odcień, ale taki delikatny szampański i to jest bardzo piękny rozświetlacz. Używam go
praktycznie teraz codziennie daję piękną taflę na kościach policzkowych. Wystarczyło tą wierzchnią warstwę zdrapać, nie dosłownie zdrapać, ale wiecie, przy każdorazowym używaniu pędzla to ta warstwa tak jakby wierzchnia znika. Właśnie później ten efekt jest dużo mocniejszy. Na początku to nie dawało takiego efektu jak tutaj na mojej dłoni, tylko bardziej taki delikatny. Później, gdy już kilka razy używałam tego rozświetlacza, to on dawał taką piękną poświatę, taką taflę wręcz mokrą można uzyskać tym rozświetlaczem. Naprawdę piękny ten rozświetlacz. On kosztuje w Glam Shopie 25 zł i jest naprawdę bardzo ładny i to jest duży wkład. Także jeżeli szukacie fajnego rozświetlacza, nie za ciemnego i też nie za bardzo złotego, tylko taki fajny w odcieniu skóry, to ten będzie idealny. Innym moim ulubieńcem ze sklepu Glam Shop są cienie matowe z tej serii Power Pigment, czyli te trzy tutaj. Takich cieni o tak mocnej pigmentacji i w tych odcieniach jeszcze nie mam w ogóle w swojej kolekcji. Nawet te cienie z Inglota, ta kolekcja What a Spice, nie ma takich właśnie pięknych, czerwonawych odcieni jak te z Glam Shadows. To jest odcień Bingo. To jest taki trochę winny, ceglasty odcień, ciemny, piękny. To jest Dzika Malina. I to jest już taki różowawy odcień, też jest śliczny. I odcień Tango, to jest już taka piękna czerwień. I też bardzo podoba mi się ten odcień. To jest taka jakby folia i to jest złoty piasek, tak się nazywa. Wam go pokażę tutaj. Wow, zobaczcie jaki to jest. Śliczne są te kolory, także fajnie się nimi pracuje, fajnie się blendują, nie ma żadnych problemów z pigmentacją, nie są za suche, właśnie mają taką fajną konsystencję. Bardzo, bardzo Wam polecam te cienie z Glam Shadows, z tej serii Power Pigment. Także cienie Glam Shadows naprawdę są dobrej jakości i bardzo Wam je polecam. Spróbujcie chociaż, nie wiem, kilku tych cieni, a naprawdę się przekonacie. Te foliowe cienie, czy te matowe, one są po prostu świetne. Duochromy są przepiękne. Naprawdę bardzo lubię cienie Glam Shadows. Czekam też na nową paletkę limitowaną albo na powrót tej pierwszej, bo na pewno się na nią skuszę. Te cienie są po prostu genialne i warto na nie zwrócić uwagę. No i jeszcze jedna rzecz ze sklepu Glam Shop. I tutaj jest pędzel Glam Brush Pro 1. To jest naprawdę bardzo milutki pędzelek. Hania mówiła, że jest ręcznie robiony i ma naprawdę wysokiej jakości włosie, bo takiej miękkości włosia nie ma nawet pędzel z Zoewy 227. Ja Wam porównam tutaj kształt, bo to są bardzo, bardzo podobne do siebie kształty. Tutaj mam Zoewa 227, on jest brudny, bo go używałam dzisiaj do makijażu. Tu jest Zoewa, tutaj mam Glam Brush i jak widzicie są bardzo do siebie zbliżone kształtem, trochę długością włosia. No i w przekroju też wyglądają bardzo podobnie. Włosie tego pędzla jest naprawdę dużo bardziej miękkie od włosia z Zoewy, ale to też później zależy od tego, jak będziemy pielęgnować te pędzle, bo na przykład jeżeli się później już umyje te pędzle w odżywce albo doda się odrobinę odżywki, to one też wracają do tego swojego, do tej swojej miękkości, dlatego trzeba odpowiednio pielęgnować pędzle. Ale wracając do tego pędzla, ja Wam w ogóle te kosmetyki, ten rozświetlacz, te cienie z Glam Shadows pokazywałam w poprzednim filmie z nowościami. Także no te kosmetyki, te rzeczy pojawiły się u mnie już w grudniu, bo zrobiłam sobie taki mini prezent na święta. I ja bardzo, bardzo lubię od tamtej pory ten pędzelek i cieszę się, że go kupiłam. I naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Fajnie się nim pracuje. Cienie rozciera w migusiem.
naprawdę bardzo fajny i tak jak mówiłam w tym filmie z nowościami, 45 zł za ten pędzel, za taką jakość pędzla, to naprawdę nie jest dużo, bo pędzel z Loewy kosztuje 41 zł w Minty Shop, a 45 zł teraz w Sephorze. Trzeba wspierać jednak polskie marki, także naprawdę zachęcam Was chociaż do spróbowania tego jednego pędzla, żeby porównać sobie. Naprawdę jestem nim zachwycona. I jeszcze jeden pędzel. Chowam go cały czas w tym etui, bo naprawdę świetnie się w tym prezentuje. I tutaj mam właśnie pędzel Maxineczki Embrush 06. To jest tak mięciuteńkie włosie. To jest czysta przyjemność pracowania tym pędzlem. Najbardziej go lubię właściwie do nakładania tutaj cienia w zewnętrznym kąciku, ale też bardzo fajnie rozdymiam tutaj powyżej załamania cienie. No i rzadziej, ale też używam go do nałożenia cienia na całą powiekę. Właśnie z tymi naturalnymi pędzlami trzeba się trochę delikatniej obchodzić i suszyć je w osłonkach, bo inaczej będą właśnie takie rozczapieżone. Tak jak Wam mówiłam w tym filmie z zakupami, miękkość tego włosia pędzla Glam Brush Pro 1 jest bardzo zbliżona właśnie do tego z Maxineczki. To są podobne kształty, ale jednak nie identyczne, bo on nie jest takim puchaczem typowym, ten z Maxineczki. On jest bardziej tutaj spłaszczony, długie włosie ma i jest taki fajny zaokrąglony, a ten już nie jest aż taki zaokrąglony. Ten również jest spłaszczony tutaj. Cięcie tego włosia jest trochę jednak inne. Ten jest bardziej taki okrągły, jeżeli się patrzy na ten pędzel od tej strony. No i też tutaj jest inaczej ścięty niż ten, ale są bardzo do siebie podobne, także to są moje ulubione chyba teraz pędzle. Ja czekam, aż będzie dostępny pędzel 05, ten typowy duży puchacz do rozcierania, bo naprawdę jestem zachwycona tym pędzlem i nie żałuję wydania 70 zł na ten pędzel, bo to będzie jednak inwestycja na długie lata. On mi sprawia tyle przyjemności za każdym razem, gdy się nim maluję. Także czekam, aż będzie dostępny tamten pędzel i może zrobię Wam taką mini recenzję, który będzie na przykład lepszy, jeżeli nie będziecie się mogli zdecydować, a chcielibyście mieć chociaż jeden. Także może coś takiego wtedy nagram, ale to jak już będę miała tamten pędzel, więc ja jestem z niego bardzo zadowolona. Ale jeżeli teraz już byście chcieli mieć coś porównywalnego jakością, to ten Glam Brush Pro 1 jest naprawdę fajnym, można powiedzieć, zamiennikiem, ale nie chciałabym tego mówić, bo to jednak jest ciut inny pędzel. Miękkością włosia bardzo jest podobny do Embrush. I mam tutaj ostatniego ulubieńca, no i jest to paletka Too Faced Chocolate Bar. Na początku myślałam, że no nie będzie należała do moich ulubieńców. Moje pierwsze wrażenie nie było jakoś takie pozytywne, ale po dłuższym stosowaniu naprawdę powiem Wam, jest fajna. Matowe cienie są świetne, delikatnie się osypuje ta paletka, bardzo delikatnie. Te ciemne perłowe cienie nie są takie fajne jak na przykład tutaj te już te jaśniejsze. Jest zupełnie inna ta paletka niż palety Zoewy. Matami trochę inaczej się pracuje, ale też są bardzo fajne, dobrze napigmentowane. No trzeba trochę uważać z tą paletką, żeby wiecie, otrzepać pędzel z nadmiaru, żeby tutaj się Wam nie ospało na policzek. Bardzo, bardzo fajna, naprawdę ją polubiłam, tą paletkę. Ten cień jest słabo napigmentowany. Zauważyłam, że on jest w takim kolorze idealnym mojej skóry, i dlatego może ja go nie widzę na powiece, ale tak, to jest jedna z ulubionych teraz paletek. Obok cieni Glam Shadows, bawię się nią cały czas. No i to tyle, jeżeli chodzi o tych ulubieńców stycznia. Nie mam nic Wam do polecenia z pielęgnacji. To by było już na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie oczywiście łapkę w górę. No i zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi naprawdę bardzo miło.
No i włączcie też ten dzwoneczek, żebyście mogli dostawać powiadomienia o nowym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Pa!